Hej, cześć, siemanko, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym odcinku z Trollvika. I jak możecie sobie sprawdzić po tytule, nadszedł kolejny evencik w Trollvie, czyli Hackback in Love, czyli evencik walentynkowy. No i co? No i cóż, mamy kolejne zadania do zrobienia związane właśnie z tym eventem, które dają nam boksiki, nowe boksiki, Hackback Hybrid Egg i Cave Hybrid Trove. Znaczy no, Cave Hybrid Trove i właśnie tutaj ten nowy Hackback Hybrid Egg, który możemy sobie właśnie wykluć na tym, na tutaj właśnie na Geode Sanctuary, nie? Żeby dostać jednego z trzech nowych alajów, tych geodowych. Także przejdźmy sobie do pierwszego zadania, jakim jest Craft a Hacky Bug of Hacky Chew at the Radiant Dayspring. Więc oczywiście, jeśli żeby zrobić to pierwsze zadanie, to możemy iść sobie na hub i tam też jest właśnie ten Radiant Dayspring, bądź jeśli posiadacie go w kluby, to możecie sobie tutaj właśnie podejść do Radiant Dayspringa i też tutaj będziecie to mieli, nie? Więc właśnie tutaj mamy ten Hacky Bug of Hacky Chew i potrzebujemy do niego 25 Totter Tatesów, 25 Sticky Ihor, 15 czekoladków i 15 Bleach Bonesów. Kraftujemy sobie jeden, więcej nie potrzebujemy. I dajemy go sobie tutaj właśnie pod na pasku, pod R-kę albo pod T, żeby można było go po prostu sobie rzucać, nie? On się, jak widzicie, regeneruje, także nie potrzebujemy więcej. No i tak to wygląda, nie? Tak sobie tutaj to będziemy używać. Następnie właśnie mamy kolejne zadanie, czyli Throw the Hacky Chew, więc dosłownie to, co przed chwilą zrobiłem, klikamy i rzucamy. Następne zadanie Hackback Infestation i Dragonfire Picks. Więc jak sama nazwa mówi, idziemy sobie na Dragonfire. Nie musimy iść na ten wysoki Uber, możemy iść po prostu na ten z największym biomem, czyli na Uber 5. I tutaj, jak widzicie, będą się wyświetlać tutaj te hackbugi. Oczywiście mam moda tutaj zainstalowanego, który mi tutaj ładnie ich jakby zaznacza. I więc tutaj mam troszeczkę łatwiej, jeśli chodzi o to. Ale po prostu, jeśli nie macie tego moda, to będziecie mieli po prostu koło, przy tych hackbugach, takie serduszko, nie? I po prostu rzucamy to jedzonko, co tam mamy, i one jakby tutaj albo znikają, albo trzeba je po prostu no, zlikwidować, nie? Po prostu je tutaj pozabijać. Widzicie, też trochę lagi są, na co tutaj wpływu niestety nie mam. Ale to nic, po prostu latamy sobie i tam musimy tutaj zabić aż chyba 10, z tego co pamiętam, tych hackbugów. Tak, 10 hackbugów zabijamy i dostajemy jakąś tam, dostajemy właśnie ten Cave Hybrid Trove, tego buksika, nie? Następnie mamy Help Hackback Find Love. Więc jak już tutaj jesteśmy na tym świecie, to musimy dalej jakby robić to samo, czyli latać i rzucać to, ten itemek, nie? Dalej. I jest właśnie szansa, że jakby te hackbugi się zakochają w sobie, czyli zamiast rosnąć tak, że się powiększają, to zrobią się takie malutkie, nie? Dzięki czemu właśnie to zadanie się będzie zaliczać. Więc robimy dosłownie to samo, co wcześniej, czyli latami rzucamy po prostu to mięso, nie? Tutaj, żeby... O, i właśnie tak się robi, o. I on po prostu znika, nie? Znaczy no, czasami znika, czasami nie znika, ale to znaczy, że to się zalicza, nie? Jak się robi taki maniuni, ten hackbug. No i też musimy jakby 10 tych hackbugów jakby znaleźć im
partnera, nie? Następnie mamy Defend Against Hackback Invaders, czyli co jakiś czas z nieba będą spadać invadersi i musimy jakby pokonać trzech inwaderów. Na szczęście jest trochę prostszy sposób, żeby zrobić to zadanie. Wystarczy, że pójdziemy sobie na Shores of the Everdark, nieważne który Uber, czy 8, czy 9. I jeśli sobie pójdziemy właśnie na ten dungeon, który tam jest w tym Shores of the Everdark, to te mobki, które spadają z nieba właśnie na Shores of Everdark w tych dungeonach, one zaliczają się właśnie jako inwadersi do tego questa, nie? Do tego zadania eventowego. Także wystarczy, że sobie właśnie tutaj pójdziemy do tego dungeona, aktywujemy go sobie i właśnie te mobki, które tutaj spadają, zaliczają się właśnie jako te mobki z eventu, nie? Wystarczy nawet tego bossa zabić, on się liczy jako 3, więc wystarczy zabić tamtego bossika i w sumie możecie sobie stąd już iść, nie? Zadanie już będzie zaliczone. Następne zadanie to Help Hackback in the Geode Caves. Także jak sama tutaj też nazwa mówi, musimy iść do Geode Cavesów, które znajdują się w Geode Sanctuary. Tam mamy właśnie portal. I najlepiej, jeśli chcecie, jeśli już jakby robiliście w tamtym roku ten event, to na pewno już będziecie mieli te itemy jakby z poprzedniego roku, nie? Czyli tutaj w Sunken Sunvault, nie? Są rzeczy z poprzedniego roku, ale tutaj właśnie w Verdant Veins macie rzeczy nowe, nie? Nowe jajka i nowe jakby te alaje geodowe do zdobycia, nie? Więc tutaj sobie idziecie. Niestety, no tutaj wiadomo, jest ograniczenie tego movement speeda do aż do 43. No ale wystarczy, że tutaj sobie polecicie jakoś dalej. I co jakiś czas właśnie albo będą te nowe alaje geodowe, albo będzie po prostu jajko, nie? Albo po prostu jajko też tutaj może być co jakiś czas. Ono się tutaj zaznacza się jako silver egg, czyli te takie średnie, bo jest brązowe, właśnie jest te właśnie silverowe i jest też złote, nie? Więc tutaj co jakiś czas powinno to być, chyba że ktoś tutaj już łazi, tego co widzę, bo nie widzę ni jakby tych alajów, więc pewnie tutaj już ktoś łazi i je już pozabierał po drodze. Ja już nic teraz nie dostanę. Ale no, wystarczy, że tutaj sobie polatacie w tych Geode Cavesie i gdzieś tutaj na pewno jakiś alaj będzie. Ten geodowy do ewentualnej, który potrzebuje, że tak powiem, tej pomocy, nie? Wejdźmy może sobie tutaj do tego, może gdzieś tu będzie, nie? O, na pewno jest jajko, z tego co widzę. O, proszę bardzo. Ja oczywiście tutaj też moda używam, że lepiej widać te jajka z odległości. Także tak wygląda jajeczko, te nowe. I gdzieś pewnie tutaj też będzie ten alaj. O, właśnie, proszę bardzo. Tak wygląda jeden z alajów, które możemy dostać z tych jajek. I też tutaj właśnie, jak je sobie karmimy tutaj te alaje, to dostajemy właśnie tam jajko albo coś innego, nie? Także warto sobie tutaj pochodzić i pozbierać trochę jajek i dzięki temu po prostu będziemy mieli dużą szansę, żeby dostać te nowe rzeczy, nie? A z tego co widziałem, w tych jajkach są tylko te trzy alaje, więc nie jest to jakiś duży problem, żeby właśnie te nowe rzeczy zdobyć, nie? Wystarczy dosłownie garstka tych nowych jajek, żeby dostać wszystkie alaje właśnie z tych te geodowe, nie? Długo tutaj naprawdę nie trzeba zbierać tych jajek, chyba że chcecie sobie na przykład nazbierać dużo kryształków, nie? Bo tutaj na pewno dużo kryształków można dostać dzięki
dzięki temu, że dostaje się właśnie te rare alaje właśnie z tych jajek, nie? Więc tutaj naprawdę, jeśli ktoś potrzebuje kryształów, to na pewno jest to dobry sposób na dużą ilość kryształków, nie? Także jeśli jeszcze nie macie na przykład wymaksowanego tutaj Geoda, to warto sobie tutaj te alaje, wszystkie te jajka i te alaje właśnie zbierać, nie? No i cóż, jak już sobie uzbieramy 10 tych właśnie, znaczy jak pomożemy 10 tym geodowym alajom, to następne zadanie i zresztą też ostatnie to Hatch a Hackback Egg, więc idziemy sobie z powrotem na Geode Sanctuary i mamy tam właśnie tą wykluwajkę do jajek, więc idziemy sobie tam, wrzucamy tam jedno czy trzy jajka, już tam zależy ile żeście sobie uzbierali, oczywiście do zadania wystarczy jedno, ale jak już macie więcej, to warto wrzucić więcej. One zajmują, jak widzicie, tylko 10 sekund, także tutaj dużo nie, długo nie trzeba stać przy nich. Mamy też tutaj te Sunken Salvat, te z poprzedniego roku jajka, także też możecie je tutaj powykluwać. No i co, otwieramy. Jak widzicie, dostałem tutaj 3 komony, także ten. No i tak sobie po prostu stoimy i zbieramy, nie? No, jak widzicie, tutaj dostałem 2 uncommon i 1 common. Także... no, może dużej szansy na rare nie ma, no ale wcześniej jakoś częściej dostawałem właśnie tego rare też, nie? Jeszcze jedno jajko zostało, sobie je wyklujmy. Także jak widzicie, możemy tutaj w bardzo krótkim czasie wyfarmić sobie dużo kryształów, bo jak widzicie, te jajka nie zajmują dużo. Normalne jajka, na normalne jajka trzeba chyba tam kilka godzin czekać. A tutaj mamy 10 sekund i tyle jakby możemy sobie alajów szybko wyfarmić, nie? I tutaj z tych właśnie uncommonowych mamy 1500, z tych mamy 200, z rare mamy 10 tysięcy, także tutaj naprawdę strasznie dużo można tych kryształów sobie nazbierać, nie? Dostaliśmy tutaj właśnie jeszcze tą skrzynkę, możemy sobie też ją otworzyć, no i też właśnie lecą te kryształy, także naprawdę multum kryształów można wyfarmić, multum, nie? Przy tym evencie, także na pewno polecam sobie tutaj go robić, nie? No i cóż, tak wygląda jakby cały event. Tak wygląda jakby wszystko. W evencie mamy właśnie tylko te nowe jakby jajka. I mamy też alaja właśnie z... jakby wspomagania tutaj tym hackbagom na Dragonfire Pixach, nie? Tam też jakiś alaj leci nowy. I reszta rzeczy są to rzeczy z poprzedniego roku. No i cóż. Tak wygląda cały event. Event oczywiście trwa, jak to już bywa, 2 tygodnie, czyli od 7 do 20. Więc mamy kupę czasu, żeby sobie wyfarmić kupę rzeczy. Kupę właśnie tych kryształów, bądź też ewentualnie dużo tych eventowych mountów z poprzedniego roku, bo one jakby cały czas są w obiegu, więc możemy sobie też tutaj wyfarmić jakieś mounciki, które są. Także no, na pewno polecam się pobawić, żeby ewentualnie na przykład wydrofić sobie jakieś mounty i sprzedać je na przykład po evencie. No i co? Tak to wygląda. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Ja oczywiście serdecznie zapraszam do komentowania, subskrybowania i tak dalej. Jeśli macie oczywiście jakieś pytania odnośnie Trova, bądź też innych gier, bądź też co byście chcieli zobaczyć jeszcze innego na kanale, to piszcie śmiało w komentarzach. Ja oczywiście też zapraszam na streamki co drugi dzień mniej więcej, także śledźcie mój kanał na Twitchu. Może Trova tam za często nie gram, ale na pewno są też inne gierki, które też na pewno tutaj warto sobie zobaczyć. Na przykład niedługo po 10 wlatuje na kanał Twitch granie w Hogwarta, nie? Także tutaj też serdecznie zapraszam, jakby ktoś jeszcze
nie wiedział o tej gierce, bądź nie oglądał jeszcze u nikogo, to serdecznie zapraszam do mnie na 10. No i co? Jak już mówiłem, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.